Witajcie moi kochani, chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować paczkareczkę, jak to wygląda. Tu mamy panel do sterowania. Jest fajna sprawa, bo mamy tutaj pokazaną paczkarkę z takiego rzutu i tutaj jest ten tłok, który tnie i on spycha materiał tutaj do tej ściany. On zamykając robi taki tunel. Potem ten tłok tutaj ciśnie paczkę, gniecie, otwiera nam się bramka stąd, robi się zielone, czyli jest otwarta. Potem wypycha paczuszkę, cofa się gdzieś dotąd, bramka się zamyka, cofa się do końca, potem ten siłownik tnący cofa się do tyłu i mamy cykl jednej paczki. Tu nam pokazuje ciśnienie. Nie wiem, czy będziecie widzieć, bo mi słońce tu świeci. Tu temperatura oleju hydraulicznego. A tutaj mamy pomiary, bo mamy tam czujniki, które pokazują pomiar siłowników, ile jest wysunięte, ile jest schowane. Tu widzicie, że jest nie do końca. Tutaj mamy opcję. Tu możemy sobie ten ustawić na automat, że tylko wciskamy jeden przycisk i nam w ciągłym cyklu chodzi, już nie musimy używać pilota. Tu mamy automatyk, że za każdym skończonym cyklem trzeba wcisnąć przycisk automata. Tu mamy język, ale polskiego nie ma. Tutaj paczki zresetowane do zera. Tutaj mamy serwis, ustawianie, tam są kody. Tutaj można manewrować właśnie wysuwaniem i chowaniem się właśnie tych tłoków. Tu mamy awaryjny, tu mamy restart. O, resetujemy. Tu mamy teraz jest, że możemy ręcznie pracować bez automata, czyli pilot nam w ogóle tutaj nie będzie działał. Ruszanie, sterowanie tymi trzema siłownikami, a tu jest przełączanie na radio. Jak jest wyłączony pilot, bo można przełączyć, ale ja preferuję na pulpicie, bo tutaj za każdym razem, jak się nam bateria rozładuje, czy włączymy pilot, czy włączymy, za każdym razem wchodzi w stan awaryjny i wyłącza automatycznie pompę, więc trzeba się później nalatać. Także nie ma maszyny doskonałej ani człowieka doskonałego. Każda maszyna czy człowiek ma jakiś w sobie błąd. Tu już jest tak zaprogramowane, że maszyna ma już swoje ciśnienie ustawione, żeby nie przekraczało dla bezpieczeństwa, żeby nie dochodziło do pomyłek, że coś takiego robimy. Wrzucamy materiał, a ten tłok, który gniecie paczkę, nam się przez pomyłkę wysunie, a później dociśniemy tym. I on cofając, cały materiał nam zgniecie, więc tutaj nie ma czegoś takiego. Może dojść, ewentualnie jak załączymy pompę i od razu wciśniemy automat. Wtedy jakiś błąd komputer źle odczytuje i idzie, wysuwa się tylko ten, ale później pewno się w stan awaryjny włączy i... Także tak to wygląda. Tutaj jest do załączenia pilota, świeci jedna diodka, tu mam pilota. Zaraz załączymy, mam trochę brudne ręce. Zaraz zobaczymy. O, załączył się. Teraz możemy sterować pilotem. Ma dwie funkcje. Pilot, sterowanie tylko tym jednym tłokiem tnącym. Przód, tył, załączanie automatu, wyłączanie automatu. To, co teraz słyszycie, to, co pika, to jest kontrolka od oleju hydraulicznego, że trzeba filtr wymienić, ale tam jest błąd, coś się spieprzyło, jest do wymiany czujnik. I teraz nie odpalimy nigdy pompy, gdy jest pokazany wskaźnik, że trzeba wymienić filtr oleju. Nigdy nie załączymy maszyny właśnie jak tak pika. Jest nierealne. O. Tu jest odgrzałek. Tu jest zatrzymanie cyklu. Jak otworzymy tak podczas pracy, gdy ten tłok idzie, włącza się w stan awaryjny. Nigdy nie załączymy maszyny przy otwartej bramce, jeżeli byśmy chcieli automatycznie, tylko ręcznie. Teraz jest na cykl ręczny. Tylko w cyklu ręcznym możemy przestawiać sobie tłoki, w jakiej pozycji chcemy. Tak jest ta maszyna skonstruowana, żeby właśnie do takich pomyłek nie dochodziło jak w zwykłych maszynach. I wiem to ze swojej autopsji. Na starej paczkarce tak się robiło, że ten tłok się wysunęło, nawaliło się materiału, tylko że tak.
chodził, klapa tak chodziła od góry, jak rekin, jak paszcza rekina. I wtedy jak cofnęliśmy ten, to dochodziło do... Tu mamy grzałki, oczywiście są dorobione, bo ta maszyna jest włoska, jest nieprzystosowana do warunków. Musi być odpowiednia temperatura oleju. Maszyna chodzi bardzo cicho, ale teraz mamy 20 stopni Celsjusza. Później załączę i pokażę, jak to wygląda. Teraz wam z wierzchu pokażę. Tu mamy chłodzenie oleju. Konstrukcja jest potężna. Zobaczcie, jakie to jest potężne. Potężne węże, że ja tego objąć nie mogę. Tu są czujniki właśnie, gdzie nam na ekranie pokazuje. Tutaj jest bramka. Tu z tymi krańcówkami był problem. To też maszyna jest nieprzystosowana pewno do naszych warunków. Tu jest wymieniona krańcówka. Zobaczcie, jakie to jest potężne. Potrafi takie śruby zerwać. Jak jest zmęczenie materiału, zobaczcie, jakie to jest grube. Potrafi pracować. Tak ona dochodzi, popuszcza swoje cykle, żeby paczkę otworzyć bramkę, bo trzeba poluzować ciśnienie. Zobaczcie, to są specjalne wzmocnienia i to wszystko pracuje. Można wypiąć babę, wysunąć tam, obczyścić sobie paczkarkę. No tu jest trochę ciulato, bo ciasno, ale minus to jest z tymi siłownikami, bo to jest osobno. Te siłowniki są gdzieś tutaj, nie wiem, 12 tych śrub jest dookoła i są przymocowane, że ten kołnierz idzie osobno, a siłownik osobno. Sprawa jest tego rodzaju, że zobaczcie, jak to grube wszystko potrafi pracować. I ten... Zerwały się raz te śruby, na dwóch się trzymało, trzeba było cały ten kołnierz odkręcać. Kupa roboty. Jest to trochę, no nie fajnie zaprojektowane, bo nie ma dojścia do tych śrub, żeby je było można, bo są od wewnątrz. No i tu jest czujnik kolejny, który pokazuje. Zbiornik jest chyba 1000 litrów oleju. Także ja ją teraz załączę. Puszczę wam na sucho i zobaczymy. Zobaczycie, jak to wygląda. Tu jest radio od pilota, cała sterownia. Ja wam pokażę, jak to włączymy. Tak to, kochani, wygląda. Także trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Myślę, że wam się spodobał filmik. No jak nie, no to trudno. Staram się jak mogę. Cześć.